point to make, I am being nasty. Corporation turning our nation to an army. To jest zupełny debiut. Pierwszy dubbing, czyli nie wiem, jakiś epizod w filmie, ale to, że tak powiem, quasi aktorskie, no. Ale żeby poskładać głos, to nie. Jak się dowiedziałem od menadżerki, że jest to film animowany i że mają dla mnie jakąś tam rolę, no to się powiedziałem, spróbuję. Przyszedłem zupełnie, jak to się mówi, z buta, z nogi, bez przygotowania i jakoś poszło. No. To nie jest łatwa praca, podkładanie głosu. Siema Mireczka, no cały dzień cię szukam, dziewczyno. Poważnie? A w jakiej sprawie? Gral, czyli ta postać jest epizodyczna, ale taka dosyć szorstka, przewrotna. Gra na gitarze takiej na pudle lekko rozstrojonym. Przypomina mi to gdzieś tam, oczywiście no, bez porównania, ale gdzieś tam ma coś ze wczesnego Dylana. A jestem wielkim fanem Dylana. Mira, dziewczyno, ruch cię potrzebuje! Strasznie się cieszę. Ale Lem chyba chciał mnie o coś zapytać. Tak, stary! No o co chciałeś zapytać? To trochę osobiste. Ale żaden problem, stary! Przecież ja to totalnie szanuję. Trzeba być bardzo skupionym na różnych, synchronizować ze sobą przynajmniej ze trzy rzeczy. Trzeba się orientować tak w synchronie, w rytmice i oprócz tego dać jakąś interpretację, bo to jak ucznia, jak przeczytasz te teksty po bla, 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 to nie wszystko. A oprócz tego potem wchodzą jeszcze piosenki. Z piosenkami już jest prościej, no bo piosenki jakby to jest jakby mój kawałek, tort. Trochę jak w szkole, ale na szczęście są ludzie, którzy w bardzo otwarty sposób rozumieli mnie, ponieważ no, wiedzą, że nie jestem zawodowym aktorem, pomagali mi. Więc dałem radę, no, powiedzieli, że było okej. Okay. No, że w miarę dosyć sprawnie to poszło, jak na gościa, który robi to pierwszy raz. Mira i Len, porozmawiać chcą na stronie. Światłu nie potrzeba żadnych im. Ja nie przeszkadzam im, nie ja. Jasne. Nara! Czytaj do zobaczyska! Ten astronauta był naprawdę dobrze wyposażony. Podchodzę do lądowania. Wykonując kolejną rutynową misję na odległej planecie, spodziewał się wszystkiego. Z wyjątkiem tego. Pomysł jest zabawny, że kosmonauta ląduje na planecie, gdzie on jest traktowany jak kosmita, nie jak człowiek, ponieważ tam przyjął inne stwory. Wydaje mi się, że będzie zabawny film. No, przede wszystkim w dialogach to też już się czuję. Mogę oddychać! Mam tu kosmitę! To nie ja jestem kosmitą, tylko ty. Ja? Yeah! Co? Co? Huh? Huh? Hello! Hello! Ja myślę, że każdy jest po trochu w jakiś sposób ma ten procent bycia kosmitą. No, ludzie w ogóle są skomplikowani. Trzeba podchodzić z otwartością do różnych nawet ekstrawagancji, czy też nawet jakiejś inności, czy też nawet jakiegoś odjazdu, no. Nie mam nic przeciwko kosmitom i mogę powiedzieć, że sam trochę jestem też. Chyba nie sądzisz, że będę pomagać obcemu. A jak się przedstawię? Musi wtopić się w otoczenie. Spokojnie, mam wprawę. Dziewczęta? Która z was chce poznać asa przestworzy? Miałem przyjemność epizodycznie zaistnieć w filmie Planeta 51 i dlatego zapraszam wszystkich do kin, zapraszam rodziców i dzieci. Myślę, że będzie dobra zabawa dla wszystkich. Pozdrawiam. Planeta 51. Spotkanie trzeciego stopnia już wkrótce.